Witam. Gratulacje dla moich zawodników za zwycięstwo. Uważam, że nasze zwycięstwo nie podlegało dyskusji przez cały mecz. Bardzo dobra pierwsza połowa, praktycznie bez sytuacji przeciwnika, bardzo ładne bramki. W drugiej połowie postawiliśmy sobie za cel, żeby grać tak samo skoncentrowanym i odpowiedzialnym, co nie jest łatwe przy prowadzeniu do przerwy 3-0. I tak wyglądała też druga połowa. Oczywiście mieliśmy też jeszcze kilka sytuacji, żeby lepiej to rozwiązać. Przede wszystkim nie jestem zadowolony z utraty tej bramki, bo mogliśmy tego zapobiec. Oczywiście można powiedzieć, czego wymagam od zawodników po takim meczu, tak dobrej dyspozycji, tak dobrym wyniku. Ale prawdą jest, że powinniśmy się inaczej zachować. Generalnie bardzo dobra postawa naszego zespołu i oczywiście też sympatyczna sprawa dla naszych kibiców, którzy zrobili dużo kilometrów i wracają z satysfakcją zwycięskiego meczu. Także bardzo dobrze, chłopaki, dziękuję. Witam serdecznie. No niestety nie ma czego konkretnego powiedzieć. Pozostaje przeprosić wszystkich ludzi, którzy dzisiaj się wybrali na ten mecz za to, co pokazaliśmy. Tak naprawdę niczego nie pokazaliśmy w pierwszej połowie. Druga połowa, no coś, no też bez historii. Arka już miała pewny wynik, spokojnie grała, kontrolowała przebieg meczu. Jedyny plus tej sytuacji chyba jest taki, że zdobyliśmy gola i nie schodzimy z tego pojedynku. Całkiem jak, ciężko mi znaleźć to słowo, ale no cóż, no trzeba się wziąć do roboty. Mało jest plusów dzisiaj z tego dnia. Te plusy mogą się pojawić dopiero za jakiś czas, ale czy się pojawią, to się dopiero okaże. Więc dzisiaj niestety wszystko, co się wydarzyło, trzeba zapisać na minus. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz pochylamy nisko głowę i jeśli będzie nam dane, to zabieramy się dalej do roboty. Dziękuję bardzo.